podróżnikiem, generalnie pracuję w biurze, jestem menedżerem, natomiast tego lata w sierpniu byłem w Czarnobylu i zostałem poproszony, żeby w skrócie opowiedzieć trochę, co tam widziałem i czy warto tam pojechać. No i będę miał przyjemność Państwu to dzisiaj opowiedzieć, mam nadzieję, że będzie to ciekawe, postaram się. Generalnie, i teraz tak, ponieważ Czarnobyl nie odwiedza się ze względu na tamtejsze okoliczności przyrody, to będę przebijał, będę jakby miksował trochę to, co sam widziałem, jakby z historią, która się tam wydarzyła. Bo trzeba to trochę brać w kontekście, to jest trochę jak wycieczka do Holokaustu. Nie wiem, czy to jest najprostsze porównanie, tak? Do Oświęcimia, że generalnie samo w sobie to jakby nie robi jakiegoś wielkiego estetycznego wrażenia, chociaż na zdjęciach to niektóre rzeczy są bardzo fotogeniczne. Jakby, ale to nie może być w oderwaniu od wydarzeń, które się tam zdarzyły 30 lat temu i to trochę nadaje kontekst. Więc generalnie zaczynając, to jest tak, że z czego się wzięła koncept energii atomowej, to jak Państwo wiedzą, w latach 50. był wielki boom i konceptualny generalnie na wykorzystanie energii atomowej. Były bardzo fajne wizje przyszłości, jak to może być wykorzystywane i było to w pewnym sensie modne. I wtedy powstał zarówno po stronie zbrojeniowej, jak i po stronie cywilnej powstawały programy nuklearne. I te elektrownia w Czarnobylu była elementem radzieckiego programu nuklearnego. Generalnie, żebyście tak mniej więcej wiedzieli, gdzie to jest, bo to ja przed wyjazdem nie do końca to kojarzyłem. To jest mniej więcej 150 km, 130 km na północ od Kijowa. Tak z informacji praktycznej, jak się przyleci do Kijowa, to jakby w Kijowie się spotyka z przewodnikiem, który tam was zbiera jakimś busem i mniej więcej dwie godziny się jedzie do granicy zony. Jest mniej więcej na granicy ukraińsko-białoruskiej. Jak wygląda to samo miejsce, gdzie się przyjeżdża, teraz mimo że ta nazwa Czarnobyl jest trochę myląca, bo to jakby ja korzystam z tego, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, ale jakby spojrzeć na tą strefę, to tak naprawdę Czarnobyl, o czym będę trochę osobno opowiadał, to jest nieco poza strefą, to jest wieś, w której nie za dużo się dzieje i dzisiaj tam praktycznie trwa normalne życie, przynajmniej dla ludzi, którzy mają wstęp do zony. Natomiast tak naprawdę te najciekawsze rzeczy to jest Prypeć. I to jest miasto położone, to jest miasto, które było zbudowane dla potrzeb pracowników elektrowni, było zbudowane razem z elektrownią. I teraz korzystając z okazji tego slajdu, to jest tak, że cała ta strefa, ona jest naprawdę duża, to jest tak, że po niej się sporo jeździ. Tam nie ma za dużego zainteresowania, w sensie, że jednocześnie jak przyjechaliśmy, to może tego dnia było z 5 grup, myśmy byli w grupie 6-osobowej, czyli w sumie jest kilkadziesiąt osób, które są rozsiane po obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, także to nie jest tak, że tam jest pełno turystów, tak? I co chwilę się spotyka generalnie jakiegoś turysty, jest to mocno skomercjalizowane. Tam są pewne próby skomercjalizowania, ale to jest dosyć mimo wszystko takie dziewicze miejsce. Ukraińców tam nie ma żadnych. Tam nie ma nikogo z Ukrainy, kto byłby zainteresowany, żeby tam wjeżdżać. Tylko, dzień dobry, tylko są sami obcokrajowcy. I generalnie wygląda tak, że jest strefa 30-kilometrowa i tam już nie można wjechać. Potrzebne są zezwolenia, przepustki, sprawdza się nazwiska wszystkich osób. Trzeba być ubranym, generalnie nie można tam nic jeść, nie można palić papierosów. To są takie podstawowe środki bezpieczeństwa. Nie można schodzić z dróg. Generalnie dlatego, że o ile drogi po awarii elektrowni były zrywane i kładzione na nowo, dlatego są czyste i bezpieczne, to nie można trzeba wchodzić do lasu generalnie, ponieważ las jest taki, jaki był i generalnie tam w niektórych miejscach jest skażenie, innych nie. Jest strefa 30-kilometrowa i tutaj praktycznie promieniowania nie ma. I później jest strefa 10-kilometrowa. Tam promieniowanie jest w dość sporej ilości miejsc. Ale jak się to opowiem trochę później, no jest, jest Prypeć, który jest bardzo blisko elektrowni. Tak, więc tak to wygląda. Tak to wygląda od strony kartograficznej generalnie. I teraz jakby parę słów historii na temat samej miejscowości Prypeć. Ona, tak jak wspomniałem, powstała razem z elektrownią, była dla pracowników elektrowni. I generalnie to było takie bardzo fajne miasto, znaczy bardzo reprezentacyjne z punktu widzenia Związku Radzieckiego i takie PR-owe. Znaczy było bardzo nowoczesne, o ile w Polsce czy w innych miastach były pustki w sklepach, to tam wszystkie sklepy były pełne. Zresztą, co zresztą chyba pokażę na następnym slajdzie, tam powstał pierwszy w Związku Radzieckim supermarket na przykład. Taki samoobsługowy, taki współcześnie wyglądający supermarket, aczkolwiek mam tylko zdjęcie, jak wygląda dzisiaj. Były
bardzo wysokiej jakości szkoły, generalnie cała infrastruktura, tak jak chociażby ten basen, park rozrywki, no było to kilkudziesięciotysięczne, bardzo nowoczesne i bogate miasto. I żeby tam mieszkać, żeby być pracownikiem elektrowni, trzeba było być dosyć dobrze predestynowanym generalnie w Związku Radzieckim. Także z innego powodu, o czym będę mówił na slajdzie, bo był tam pewien obiekt wojskowy, który był utrzymywany w tajemnicy przez wiele lat. A widać go z dosyć dużej odległości. To jest zdjęcie tego supermarketu, o którym mówiłem. Także nie wiem, jak on wyglądał wcześniej, ale mniej więcej widać, że jakby jest pewien... No, tam jest generalnie totalna ruina, tak? Także generalnie balają się kosze, generalnie jest wszystko zrujnowane. Przy czym też, jak będę wam pokazywał zdjęcia różnych zrujnowanych miejsc, bo wszystko wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest to taki obraz post generalnie apokaliptyczny. To nie jest efekt samej awarii w elektrowni i ewakuacji. Jak to było, ewakuacja była bardzo sprawna i to nastąpiło w ciągu mniej więcej niecałego tygodnia od pożaru. To, że jest wszystko zrujnowane i rozkradzione, jest to efekt później wielu lat plądrowania. Tak, bo to nam się, zwłaszcza w latach 90. jakby. Co ciekawe, najciekawsze rzeczą jest to, że wszystkie mieszkania, każde w Prypecie, mimo że jest to miasto na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, to można tam wejść do każdego obiektu, każde mieszkanie jest otwarte, wszędzie są pozostawione jakieś resztki mebli, tego typu rzeczy, natomiast wszystkie wartościowe rzeczy zostały rozkradzione. Kolejna rzecz, okej, teraz Prypeć jest zaraz przy samej elektrowni, tak wygląda elektrownia, jest to duży obiekt, można koło niego podjechać, generalnie, znaczy nie tak, że to już jest zdjęcie, gdzie są... Pokażę swoje zdjęcie generalnie, gdzie jest najbliżej, gdzie można do elektrowni podjechać, tak to wygląda. Jak Państwo wszyscy wiedzą, w kwietniu, tam chyba 26 kwietnia, 30 lat temu nastąpił wybuch reaktora. To się brało, też parę słów historii, jakby poza... co jakby dowiedziałem się jadąc tam. To wyglądało generalnie tak, że był test nowego systemu chłodzenia, ten test się nie powiódł, nastąpiła duża eksplozja. Ona by nie nastąpiła, natomiast, bo to jest tak, że jakby spojrzeć, jak reaktory są budowane na świecie, to najczęściej widać coś takiego. I one są od razu w takich betonowych sarkofagach. Rosjanie tych sarkofagów nie stosowali. Generalnie jak był wybuch i pożar, to wywaliło cały ten blok czwarty i stąd było takie duże skażenie, ponieważ ten pożar był bardzo trudny do ugaszenia. On był gaszony z helikopterów, ta cała akcja, sama akcja trwała około miesiąca z gaszenia, a później przez wiele lat były usuwane skutki. I większość osób stosunkowo niewiele o tym wie, ponieważ Związek Radziecki nie chciał się szczególnie chwalić, co się tam wydarzyło. Tak? Jakby taki przykład, który mi bardzo został w pamięci, to dlatego, że gaszenie pożarów było trudne, dlatego że nikt nie za bardzo wiedział, jak to zrobić. Tak? Jakby jeżeli byłoby to gaszone wodą, to te opary były jeszcze bardziej radioaktywne. W związku z tym gaszono to piaskiem, borem, ołowiem, czym się generalnie dało, żeby zmniejszać radioaktywność. I za kilka dni po katastrofie ściągnięto około 600 pilotów z Afganistanu. W tym samym czasie była wojna z Afganistanu. I generalnie wszyscy zmarli. Tak? Kilka dni później. I to są takie rzeczy, tam bardzo dużo osób zmarło, to jest bardzo dramatyczne, to była bardzo dramatyczna akcja jakby sprzątania całej tej okolicy. I o tym stosunkowo niewiele wiadomo, bo Związek Radziecki nigdy nie chciał się tym chwalić. Więc była ta katastrofa, generalnie nastąpiło gaszenie reaktora i kilka dni później była ewakuacja kilkudziesięciotysięcznej Prypeci. Podobno była bardzo sprawna, to było tak, jak mi opowiadali, że po prostu w Kijowie, czy 100 km dalej, tam były obchody pierwszomajowe i tak dalej, to ludzie nie wiedzieli o katastrofie, natomiast któregoś dnia po prostu zniknęły wszystkie autobusy z miasta. I te 1000 autobusów przyjechało do Prypeci i w ten sposób w ciągu kilku godzin ludziom powiedzieli, że mają się spakować i z podręcznymi rzeczami wyjechać, oni już tam nigdy, oni myśleli, że po paru dniach wrócą, natomiast już nigdy nie wrócili. Ale dokładnie to pozwolono im wrócić kilkanaście lat później, żeby wziąć jakieś swoje cenne rzeczy, zdjęcia, tego typu, więc w związku z tym były te powroty, ale nikt tam nie został. No i generalnie dzisiaj mamy, stąd jest to, po co to mówię, dlatego, ponieważ to jest jakby efektem tego jest to, gdzie się tam jedzie, znaczy to, co się ogląda, jak się przyjedzie, czyli jest kilkudziesięciotysięczne miasto widmo. I to jest w sumie jedna, to jest najciekawsza rzecz, którą się tam ogląda, tak? Przez to, że one jest w całości dostępne, każdy obiekt jest, można zobaczyć. Są takie bardziej bestsellery, o których będę mówił, a większość miejsc jest dosyć nudna. Teraz jedna uwaga jest taka, że
Ja dużo korzystam z nie swoich zdjęć, między innymi dlatego, że byłem latem, a ponieważ przyroda przez te 30 lat zrobiła swoje, to jest to generalnie totalna dżungla. Tam bardzo niewiele widać generalnie, więc lepiej jechać, jeżeli Państwo się wybierają, lepiej jechać zimą, bo wtedy liście spadają i widać jakby przestrzeń tego miasta, a latem jest to bardzo, bardzo zarośnięte. Zielona jest zielona, wszystko wygląda super naturalnie. To nie jest tak, że generalnie nie biegają, nie widziałem żadnych sześcionożnych niedźwiedzi i tego typu rzeczy. Tak wygląda wjazd do tej zony. Nic specjalnego generalnie. W uproszczeniu to jest wjazd, nie można tego przejść, zatrzymują się tutaj wycieczki, jest kontrola przez... I też niektórych zdjęć nie mam do tego, że nie wszystko wolno fotografować. Więc niektóre zdjęcia są zrobione trochę tak z biodra, albo po prostu sprawdzałem w internecie, czy jest to, co chciałem pokazać. Sprawdzają są tam wszystkie dokumenty i to się zaczyna 30 km wcześniej, więc generalnie jest gdzie jechać, zanim się tam dojedzie. To jest dosyć duża odległość i Przepraszam, wspomniał Pan, że jest przewodnikiem, ale każdy z Panów musiał mieć osobną przepustkę, czy już tu przewodnik jak gdyby załatwia? Przewodnik to załatwia. Z wyjątkiem pewnych fajnych rzeczy, których ja nie widziałem, bo bardzo warto jest załatwić sobie przepustkę, żeby wejść do środka elektrowni. I to jest dosyć trudne i wszyscy przewodnicy tam byli, generalnie, bo to jest jakby w ramach jakiejś szkolonej licencji. Natomiast wiem, że jak turysta chce sobie załatwić, żeby pójść na przykład do sterowni reaktora. I to jest fajna rzecz, mi na tym zależało. To dobrze jest na przykład w uzasadnieniu napisać, że się pisze artykuł na ten temat, albo no najlepiej, że się pisze doktorat, wiecie o co chodzi, że jakby jest jakiś taki kontekst, dla którego jest argument, żeby tą przepustkę dano, ponieważ w przeciwnym razie oni niechętnie wpuszczają do elektrowni. I teraz tak, jeśli chodzi o sam Czarnobyl, to w największym skrócie tak wygląda Czarnobyl. To nie jest to, co większość ludzi się spodziewa, bo to, co się spodziewa, to jest ten Prypeć. To też Czarnobyl to była wieś, Czarnobyl pod... Dobra, wiecie przynajmniej skąd to wziąłem. Więc Czarnobyl wygląda w największym skrócie tak. Generalnie też jest pełno zrujnowanych domków, obrośniętych drzewami naokoło. Także to nie jest tak, że to jest w zasadzie 15 metrów od drogi, już ich nie widać, bo są tak gęsto zarośnięte. Pan kiedy był? Teraz byłem w sierpniu. Do każdego domu można wejść, generalnie one są opustoszałe, jest wszystko pozrywane, jest ruina. Czasami dach się zawalił, czasami nie. To jest dosyć ciekawe. Jakby była tam gdzieś, tam jest niedaleko jezioro i akurat łódka była postawiona i przez to, że drzewa rosły, to one uniosły tą łódkę w górę przez te 30 lat. Kolejną sprawą to jest to, że to nie jest tak, że tam nikt nie mieszka. Tam mieszkają dwie grupy ludzi. Mieszka grupa ludzi, która się nie zgodziła na ewakuację i to były osoby, które już wtedy, 30 lat temu, były stare. Nie chciały się przeprowadzać, więc one dzisiaj są bardzo stare. Wydaje mi się, że jest tylko kilkadziesiąt. Tak, i wciąż tam żyją i... Generalnie słyszałem, bo to było tak, że... Tam przez wiele... To była bardzo ciekawa społeczność, zresztą badana przez... badana socjologicznie, ponieważ to było tak, że tam żyła grupa pewnie w pewnym momencie kilkuset osób, natomiast państwo się całkowicie z tego miejsca wycofało. W związku z tym to nie było służby zdrowia, policji, poczty i tak dalej. I oni jakby zbudowali sobie jakąś taką społeczność, która sama się regulowała, tak? Ale słyszałem, że były tam jakieś, nie wiem, na przykład były jakieś morderstwa i tak dalej. To no, musiał być straszny dramat generalnie, ale grupa ludzi tam została i wciąż tam mieszka. Druga grupa ludzi, która mieszka w Czarnobylu, akurat nie mam zdjęcia, ale to mieszkają w normalnych takich blokach, to są pracownicy elektrowni. I teraz to, co jest ważne, jakby w samej elektrowni, pod samą elektrownią jest trochę tłok. Znaczy, to się tak spodziewa, że tam będzie totalna pustka, ale w elektrowni pracuje około 1500 osób, więc ich widać generalnie, zwłaszcza przy budowie nowego sarkofagu. I oni mieszkają w Czarnobylu, ponieważ Czarnobyl jest na tyle oddalony, że jest to traktowane jako bezpieczne. Plus ten cykl pracy jest taki, że się 2 tygodnie pracuje, albo 3 tygodnie się pracuje i później 2 tygodnie się jest poza zoną zupełnie. Jest tam trochę, powstało przez te 30 lat trochę monumentów, generalnie poświęcone strażakom, którzy uczestniczyli w tej akcji, zarówno gaszenia, jak i później usuwania skutków. Jest taki, to też jest we wsi Czarnobyl, jest taka aleja wszystkich zlikwidowanych miejscowości w tej zonie, bo one są zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie białoruskiej, chyba też 60 miejscowości, które były
które zostały ewakuowane w całości, zlikwidowane. Już ich nie ma i tak jest zrobiona taka aleja z tych wszystkich szyldów takich wjazdowych do tych miejscowości. Jest takie małe, małe muzeum, gdzie są wystawione różnego typu roboty, które były, brały udział w sprzątaniu. Ja to jest dość ciekawe, że Rosjanie dostawali je głównie od Japończyków. Od Japończyków, trochę od Amerykanów, od Niemców. Natomiast generalnie tak to wyglądało. Natomiast prawda jest taka, myślę, że też warto zobaczyć jakiś film na YouTubie, na National Geographic na przykład, że ogólnie to rola robotów w usuwaniu szkód była bardzo niewielka, dlatego że one od promieniowania się, one były zdalnie sterowane, to był rok 86, później 87, one się bardzo od promieniowania psuły, tracono nad nie kontrolę i się nie nadawały do usuwania tego promieniotwórczego grafitu, głównie z dachu elektrowni. W związku z tym było coś takiego, co się nazywało bioroboty. Dosyć łatwo to było znaleźć w internecie. I bioroboty to byli po prostu głównie górnicy, wojskowi, inne osoby, które były, które najczęściej sami musieli sobie zrobić taki strój z ołowianej blachy, generalnie się zabezpieczyć i pracowali przy usuwaniu tego grafitu. Dobrze, i jakby z tej wsi Czarnobyl się jedzie pod elektrownię. Jest to odległość kilkunastu, około 20 kilometrów. I po drodze jeszcze jest, to też wydaje mi się taki bestseller, to jest przedszkola. Podejrzewam, że tam zabierają wszystkich turystów, ponieważ po tej drodze generalnie nic szczególnego nie ma, są tylko lasy. Do lasów nie wolno wchodzić, ponieważ tam, zresztą chodzi się z licznikiem Geigera, to widać mniej więcej. I o ile takie standardowe promieniowanie jest takie, jest takie samo jak w centrum Kijowa. Zresztą jest to bardzo wielokrotnie podkreślane, że jest super bezpiecznie i fajnie. Gdzie niegdzie promieniowanie jest kilka do kilkunastu razy przekraczające normę. I to jest wciąż ok. Znaczy, żeby trafić do szpitala, to musi być setki razy przekroczone. Zwłaszcza przy takiej krótkiej ekspozycji, jaka jest tam. Natomiast wracając do prezentacji, to po drodze pomiędzy Czarnobylem i elektrownią jest przedszkole. No jest to coś takie dramatyczne, to dosyć, te laleczki są takie, trochę wygląda jak z horroru. Jest dużo łóżek dla dzieci, robi to duże wrażenie i podejrzewam, że tam wszyscy zabierają. Muszę coś zrobić, żeby to się nie świeciło cały czas. Teraz wracając do elektrowni. To zdjęcie to jest najbliższe miejsce. To jest pana zdjęcie? Dlatego że na większość moich zdjęć to jest mocno moje selfie. I tego nie chciałem wam pokazywać. Natomiast jeżeli pojedziecie, to przy tym to ten pomnik, który tutaj widać na pierwszym planie, to jest ostatni punkt, do którego można podejść. Tutaj jest brama generalnie samej elektrowni, tam jest duża budowa nowego sarkofagu i generalnie to jest stary sarkofag. No nie wiem, na ile znacie historię, to jest tak, że jak rozwaliło ten blok czwarty, to przez kolejne lata był budowany ten sarkofag, który jest obecnie, a w tym momencie jest budowany nowy sarkofag. On stoi na prawo od tego zdjęcia, jest wielokrotnie większy i on wjedzie na całą tą elektrownię. W związku z tym to ma się nastąpić, to już miało nastąpić, wydaje mi się, w ubiegłym roku albo dwa lata temu, ale ze względu na brak budżetu jest ta budowa opóźniona. Natomiast podejrzewam, że w ciągu roku, dwóch to zostanie zrobione, w związku z tym nie za bardzo będzie na co patrzeć. Tak wygląda ten nowy sarkofag. To jest olbrzymia konstrukcja, ponad 100 metrowej wysokości, ona najedzie na całą elektrownię. I nie będzie widać tego, co widać, jakby co jest jakby takim landmarkiem trochę krajobrazowym dzisiaj. I stamtąd się jedzie, okej, więc wokół elektrowni trochę się jeździ. Nie naszykowałem zdjęcia, ale z drugiej strony nie ma tam bardzo dużo do zobaczenia. No jest po prostu taki industrialny obraz dużego obiektu. A mnie jakby jako ciekawostka, to w tym momencie już żaden z reaktorów nie pracuje. To było tak, że tam były cztery reaktory, piąty był w budowie. One pracowały, nie chcę was wprowadzić w błąd, ale wydaje mi się, że do 97 roku pozostałe. I później od tamtego czasu były wygaszone i od 2000 roku już jest to zupełnie zamknięte. Tylko to jest jakby chronione z uwagi na to, że jest tam dużo tych materiałów rozszczepionych i tak dalej. Jest tam też skład generalnie materiałów radioaktywnych.
I ci ludzie, którzy tam dzisiaj pracują, te 1500 osób, to praktycznie w całości pracują na budowie, no i na utrzymaniu tego, co zostało. I stamtąd się jedzie do Prypeci. Prypeć jest bardzo blisko. I się przejeżdża, to jest takie fajne miejsce dosyć, ponieważ jest coś tak jak Czerwony Las. I Czerwony Las to jest miejsce, ta nazwa pochodzi od tego, że on był tak napromieniowany, że w ciągu jednej nocy te wszystkie zielone drzewa się zrobiły podobno czerwone. Aczkolwiek żadnego zdjęcia nie widziałem, więc jakby trudno mi jest. I tam jest rzeczywiście duże promieniowanie, dlatego te wszystkie samochody z tymi turystami jedą dosyć szybko, żeby zmniejszyć tą ekspozycję. Natomiast mimo wszystko, okej, ja się na tym nie znam, wydaje... To jest tak, że jak się leci samolotem na wysokości 10-11 km, to również jest się narażone na promieniowanie przez znacznie większą ilość godzin, niż się jest tam. Niemniej to jest tak, że ten wjazd do Prypeci jest przez ten Czerwony Las, gdzie rzeczywiście te wszystkie liczniki Geigera tam bardzo, bardzo skrzeczą. I jak wygląda Prypeć? No to jest generalnie dosyć spore miasto, tak jak mówiłem, na kilkadziesiąt tysięcy. I teraz jest tam parę rzeczy do zobaczenia. To nie jest tak, że... albo inaczej, tam jest do zobaczenia bardzo dużo, ale ja byłem tylko jeden dzień. W związku z tym to, gdzie nas zabrał... Nie wolno chodzić samemu, w związku z tym byłem tam, gdzie nas zabrał przewodnik. I to, co wam pokażę, to są takie najbardziej ikony i bestsellery, które, gdzie się zabiera, podejrzewam, wszystkich. Jedno to jest park rozrywki. On jest oczywiście bardzo fotogeniczny, tam wszyscy sobie robią zdjęcia. I to razem ze stadionem to była bardzo fajna rzecz, bo to jest tak, że ewakuacja chyba była, to był zupełnie nowy obiekt. Zresztą tam prawie w tym mieście prawie wszystkie obiekty były zupełnie nowe. Typu restauracja, właśnie ten park rozrywki, stadion. I otwarcia tych miały być...